ładnie, nie? No dobra, no już tam nie śpiewają. Trzeba coś powiedzieć, chwalić. Ale to trzeba mieć głośno, więc mikrofony. Przepuścicie mnie? Ja bym coś powiedział, jak nie śpiewają. Proszę Państwa, o, ale mam dobrą władzę, dobry mikrofon. Ja przepraszam, że ja tak wtargnąłem, bo tu piękne pieśni, a tu Stelmasiewicz coś gada. Ale ja chcę coś powiedzieć na ich chwałę, tych naszych pięknych śpiewaków, małych i większych. Żeli strzewo, słuchajcie, większość z Was tam nigdy nie była. Ja byłam. No dobra, ja mówię o większości, nie o tej mniejszości. Wiele osób w ogóle nie wie, że taka wieś w ogóle istnieje na świecie, a ona jest. Zaraz za Gdynią, niedaleko, ale ta mała wioska i w tej małej wiosce takie piękne chóry, słuchajcie, są. To naprawdę moje serce jest takie wielkie z radości, a przecież takich wiosek mnóstwo i w tych różnych wioskach, o których tam świat nie wie, takie fantastyczne cuda się dzieją. Także naprawdę, słuchajcie, no 100 lat to dzisiaj nie wypada śpiewać, ale brawa głośne to możecie im dać, naprawdę. Zasługują na to, wspaniali są. Zaraz będą dalej śpiewać, to nie tak, że ja już tak na koniec coś gadam. Nie, nie, to było w trakcie, to było wtargnięcie. Tak jest, smoka, żeby dalej śpiewać. Boże, skoro mi się podoba, że się za to przejście. Dziś pokój ze szczepami, poprzez szerką sen.